taka mała ciekawostka, słuchajcie, patrzcie, tą końcówkę, którą wtedy składałem, tam 2 razy kilowat, trochę ją przerobiłem na zasilacz. Czekajcie moment, może mi się uda jakoś tutaj tą kamerkę postawić. Ja nie wiem, czy to się w ogóle nagra. Kurde. Moment. Dobra, stoi na lupie kamerka. Ta końcóweczka, Kurde, jeszcze coś mam nie halo z filtrami. Jak do końca nie odkręcę wolumę, to mam jakieś takie przestery. Ale zwróćcie uwagę, ja tu może światło u siebie przygastrzę. Zwróćcie uwagę, tam mam zamontowaną na zewnątrz w tej chwili świetlówkę. Czekajcie. Upa. Przepraszam. Tam mam zamontowaną, słuchajcie, świetlówkę. Zwykła świetlówka, taka sufitowa, wisi, zwykła świetlóweczka. To co, może odkręcimy troszeczkę wolumę. Zobaczcie, co się dzieje, jak w klasie D inwerter wpływa na świetlówkę, taką zwykłą rurę. Czyli idzie WCF kable w tej chwili, dlatego słychać taki delikatny pisk, nie? W głośnikach. Ale to nadajnik WCF 100 kHz w tej chwili idzie w kable. Niechcący. Zobaczcie, co się dzieje ze świetlówką na zewnątrz. Co wy na to? Taka mała ciekawostka. WCF. Zobaczcie, przytłumia oświetlenie, o już tą, zjarałem tą oprawę w tej chwili, ponieważ kabel od kolumny, zobaczcie, tutaj są kable od kolumny, od jednej i od drugiej, one robią jako antena. Śmiechem, żartem, co? Zróbmy głośniej, zobaczymy, czy bez zasilania też się zapali. No i panowie, się zjarała oprawa od WCF. To tylko taki, wiecie, że tak powiem, eksperyment na co znaczy kilowat na stronę. Co znaczy wzmacniacz w klasie D? Z, że tak powiem, kilowat na stronę, czyli 2 kW, a antena to jest kabel zwinięty, znaczy nie zwinięty, rzucony na podłogę od kolumny, nie? Teraz sobie wyobraźcie złe filtry gdzieś pod gołym niebem na koncercie i mamy, kurde, dyskotekę na całym osiedlu albo dalej. Zobaczcie, ona teraz jest wyłączona, ta świetlówka, całkowicie z zasilania. Dobra, nie ma co szaleć. To by było na tyle, słuchajcie. Z tego jakże krótkiego filmu. I no co? No chciałbym tylko powiedzieć jedną rzecz. Chciałbym powiedzieć, że kable do głośników robią za antenę, no. Trzeba przezwajać na nowo filtry, dobierać indukcyjność filtra i to by było na tyle. Pozdrawiam. Łapeczki w górę. Łapeczki za spalenie kolejnej świetlówki. Oprawy.